Nintendo po lewej stronie mamy Bombera i 2 do 0 dla Bombera, jak już mówiłem, nawet nie czuję kiedy rymuje, więc Nintend musi wziąć się w garść i teraz wyjść na prowadzenie. To jest best of 5 do 3 wygranych. Jeżeli wygra teraz Bomber, no to jest po zabawie. Nintend wybrał Metropolis, zobaczymy co się tutaj będzie działo, jak sobie z tym wszystkim poradzi. Następny mecz będzie świetny, następny mecz oczywiście po tym to też będzie Best of 5 na serwerze koreańskim. Otóż będzie to mecz Moon kontra Torzain, jeżeli tutaj mnie pamięć nie myli, a zaraz wam powiem, tak, dobrze, Moon kontra Torzain, to będzie następny mecz po tym i chyba nawet czasowo się wyrobimy zgodnie z rozpiską, jako że to jest turniej organizowany przez MyStarCraft.de, czyli powiedzmy sobie organizacja niemiecka. Wszystko mam pięknie, cudownie rozpisane, co mi się bardzo podobało. Co do minuty rozpisany czas europejski, kto z kim gra, na jakim serwerze. Do tego jeszcze nawet czas koreański jest napisany. Brakuje jeszcze tylko, żeby ta rozpiska kawę mi zrobiła i byłoby zupełnie cudownie. Troszeczkę inaczej jest na MSC Pro Cup, a który turniej też jest bardzo fajny, ale tam zawsze odkryć, który jest turniej, na którym serwerze się będzie grało, to jest jedna wielka zabawa. Zawsze szukam pół godziny przed turniejem tej informacji, organizatorzy też nie wiedzą, ale to już bez znaczenia, obydwa turnieje są fajne, ten też mi się podoba, żałuję, że w wcześniejszej edycji tydzień temu nie streamowałem, gdzie grał Nercio przeciwko Manie i potem Nercio do finału doszedł, aż, ale tutaj zobaczymy, co Nintend nam dzisiaj pokaże, co on takiego ciekawego wykombinuje, musi się spiąć, musi zagrać porządnie, jeżeli tego nie zrobi, no to odpadnie, przegra i ucieknie mu sprzed nosa 500, 300 lub 200 euro, bo tak jest mniej więcej dystrybucja nagród w dniu dzisiejszym, w dniu jutrzejszym również, bo dzisiaj są grane tylko następujące mecze. Bomber kontra Nintend, który to mecz właśnie oglądacie. Torzain kontra Moon, Dimaga kontra Puzzle, jej, bardzo się cieszę na ten mecz, oraz Red kontra Elfi. Więc to są w dniu dzisiejszym spotkania, w dniu jutrzejszym od godziny 13 będziemy mieli natomiast takie mecze jak wygrany meczu Torzain Moon kontra Dimaga Puzzle, Bomber Nintend kontra Red Elfi i potem o trzecie miejsce i finał oczywiście. Więc mamy reaktor, mamy faktorkę i reaktor ze strony Bombera. Chyba coś tutaj będzie kombinował moim zdaniem ten koreański gracz, no bo inaczej tego nie można powiedzieć, bo zwykle tak nie otwiera teren od Helionów, czyżby on chciał otworzyć Helionami na dzień dobry i wbić się do bazy przeciwnika. Może próbować oczywiście, tylko czy Nintend nie gra dokładnie tego samego, czy mu się opłaci grać dokładnie to samo, co tyle razy, co już dwa razy grał. Za pierwszym razem coś z tego wszystkiego wyszło, za drugim już nie bardzo. A tutaj mamy Starport, więc będzie drop z jego strony do bazy przeciwnika. Tu jeszcze trzeba się zawolinować, więc to będzie świetne. 4 Heliony, 4-6 wpadną w linię wydobycia. Nie istnieje Protoss, niedługo powinniśmy zobaczyć oczywiście do tego wszystkiego jednego małego Medivaca, który to wszystko przeniesie. Tu jeszcze jest próba zaolinowania się. Nintend chce zeskautować, chce zobaczyć, co się tutaj dzieje. On zobaczył tą faktorkę, on podejrzewa, że coś tutaj będzie dziwnie pachniało. No i teraz próba przegonienia Stalkera, co on sobie tutaj jeden myśli, że będzie skautował. Wredny, czy zostanie zabity? No wskazuje na to, no nie wiem w sumie. A może tak, Marinesy pięknie sobie z tym radzą. No i Stalker był i właśnie się zmył. Stalker nie istnieje, pierwsza ofiara trzeciej wojny koreańsko-rumuńskiej właśnie padła, więc Heliony, Medivac i teraz to może być zagrane w dwojaki sposób. To jeszcze oczywiście do ekipy remontowej wszystko pojechało, więc mogą być Medivac, oczywiście tutaj może być drop, mogą i będziemy mieli tego dropa. Jeszcze druga taka możliwość to było drop z jednej strony i z drugiej strony armia czekająca, żeby się wbić. No i teraz, czy da radę Bomber tutaj skrzywdzić przeciwnika? Leci bezpośrednio pod Stalkera, który to wypatrzy. No i teraz widzi dokładnie, co się dzieje. Trzeba ruszyć swoją armią. No i zobaczymy, jak te, co te Heliony ciekawego zrobią. Zobaczmy, ile jednostek będzie zawitać. Już tutaj opalają, ale chyba nie do końca tak jak trzeba. Force Field by się przydał jakiś gdzieś, żeby blokować. Nie ma Force Fieldów. 7 Harvesterów zabitych, ale rzeźnia. Ale i kolejne dwa wjechały do środka dołem. Pięknie, chociaż trochę. Ta dwójka już mała, 10 zabitych Harvesterów. Więc 10 zabitych już było w tym momencie. Bardzo ładnie, ale 10 Harvesterów za 6
Policzmy teraz sobie straty. Są mniej więcej takie same, przy czym pamiętajmy, to są tylko minerały. Dla Bombera to są tylko i wyłącznie minerały. On rzuca muła, już ma 2,5, ma 2,3/4 Heliona. Więc w drodze jest Command Center, zobaczcie jak fajnie umiejscowione, tak żeby jak coś blokować rampę, żeby przeciwnik jeżeli wejdzie, żeby wpadł w potrzask i w... miał problemy z wyjściem. Stąd kolejne dwa bunkry już w drodze, bo tutaj wiadomo, że będzie jakaś kontra, to są Nidenda, cokolwiek będzie chciał robić, trzeba się przed tym obronić. Nie było to zapewne aż takie szkody, nie zadał taki szkód Bomber jakiś chciał, miał zapewne nadzieję, że więcej tego zrobi, no ale jednak 10 harwasterów zabitych, no i jeden medwak jeszcze tutaj krąży. Proszę bardzo, Helion się schował, będzie pilnował przeciwnika i tutaj poczekajcie, kolory właśnie zauważyłem, że ktoś mnie strollował z kolorami, gracze mnie strollowali, teraz jest już dobrze, nie wiem dlaczego tak, bo czasami jest taki mały bug, zobaczmy, tutaj supply depot pozostanie zniszczone, przynajmniej jedno. Od taka mała strata, z tyłu mamy jakiegoś pylona, jest oczywiście jeszcze. Próbuję coś tutaj zrobić, ale musi uważać, bo jest już Siege Tank. Siege Tank bardzo fajnie się zajmuje stalkerami, tego jeżeli Marinesy jeszcze podejdą. No i proszę bardzo, kolejny supply depot pozostanie zniszczony. Nie, ten nie zostanie. Chyba, że jeszcze spróbuję raz Naiden. Widzimy, że Naiden cały czas próbuje tutaj harasować przeciwnika, coś chce robić. Ma w drodze Robotic Facility, ale nie widzę tutaj czegoś, co by się przydało takiej ilości stalkerów. Jest z tyłu Twilight Council, więc jest też Blink. Więc będzie chciał się tutaj wbić do bazy, zobaczymy jak da radę sobie z tym wszystkim. Uwaga, czołgi już dużo widzą i tutaj nie można podejść pod tą linię. Czy dobry blink na to wszystko wystarczy, czy też nie, jest tylko jeden czołg rozstawiony, póki trzeba coś robić, póki nie ma kolejnego, więc będzie próba, no, będzie olinował tak naprawdę, jeżeli to nie wyjdzie. I tu pięknie teraz, bo jest blink, odciągnął atak tym jednym stalkerem, pada jeden czołg, pada drugi czołg. Teraz trzeba tylko atakować przeciwnika, zobaczymy czy da radę. No, dwa czołgi zostały zniszczone. Czy Naiden sobie poradzi? Próbuje tutaj zniszczyć bunker, jakiś force field, nie ma force fieldów, bunker padnie czy też nie? Jeszcze parę strzałów by się przydało, jeszcze jeden to jest strzał i bunker nie pada, w ostatniej chwili się wybronił. Ależ pecha miał Naiden, idealny timing tutaj z CV-kami. Jakże mało zabrakło, wścieknęły Naiden, aż chce się wyżyć na kamieniach. I no ten bunker przynajmniej na dole się nie wybroni raczej, tu nie ma możliwości takiej, żeby on się wybronił, prawda? No właśnie, ale mimo wszystko widzieliśmy bardzo fajnie odprowadzony stalker na lewą stronę, zaatakował czołg tą jedną jednostkę, potem podszedł na jeden całą swoją armią i próbował wbić się do środka. Jakże mało zabrakło, ale tutaj proszę bardzo, popatrzcie, fajną rzecz, kontra na building stalkery, jeden Raven do tego point defense drone i wystarcza. Co jest też ważne, nie może, nie pozwala teraz na jeden bomberowi zekspować tę ilość SCV-ek, już jest grubo ponad normę. No i oczywiście też Raven potrzebny, żeby jak najszybciej obserwera zniszczyć, bo Blinkstalkery bez obserwera nie istnieją, nie mają racji bytu. Jest Templar's Archive w drodze, więc możemy mieć przejście w Archon Zelot z tego co patrzę, albo też normalnie High Templarami będzie chciał grać. Archon Zelot bardzo fajny na Zeloty, na Marinesy oraz Siege Tanki. Jak już powiedziałem, to jest ważne, będzie tutaj blokował przez pewien czas. Oj, force field jakiś, zapakował część tej armii. Force field mile widziane, nie ma force fielda, nie ma force fielda. Gdzie jest jakiś force field? Był jeden, nie do końca dobrze rzucony. Teraz może jeszcze i kolejny, jednak już lepiej, więc można targetować te pojedyncze jednostki. Jeszcze parę strzałów sprzedać tutaj orbitalowi. Oczywiście można było, ale to chyba jest moment, to jest moment, w którym się wycofuje Protoss, bierze nogi za pas, przyblokował tą ekspansję tak długo jak się dało. Skończyło się to jednak tym, że już w tym momencie Bomber transfer ma oczywiście swoich SCV-ek, ekonomia mu zaskoczy, jest na czas też ekspansja Protossa, ale zobaczcie, jeszcze raz ilość harwesterów sprzyja po prostu Bomberowi to mocno, do tego wszystkiego oczywiście muły. No zabrakło tak niewiele, aby zniszczyć ten jeden, jedyny bunker, wtedy sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, jednego force fielda zabrakło, ale wydaje mi się, że Bomber teraz robi to, czego nie robił do tej pory jeszcze ani razu. Otóż będzie dropował chyba, będzie chciał chyba dropować. Tam sobie tutaj dropiam, może porozmawiamy dwa słowa o Metropolis, jeżeli jeszcze nie widzieliście. To jest oczywiście ekspansja, jest Cryptomor, żeby nie mogło sobie nikt przelecieć bezpośrednio i zrobić expa zbyt szybko, żeby tam nie mógł uciec na przykład Teran na dzień dobry. To jest raz, a dwa
O tym może zaraz, bo zeloty już czekają na dwa pełne mediwaki. Jest jeden stalker, jest speed na tych zelotach. Oczywiście podbiegają najszybciej, jak szybko da. Point defense drone, nie, mamy auto, turety rzucone dwa. Jeszcze jeden by się tutaj oczywiście przydał, więc one też trochę tutaj obrażeń zrobią. Walka z wieżyczkami na dzień dobry. Armia już wraca stalkerów, za chwilę to się przyda. Coś zrobić, jakiś blink, walczyć. Zbiera się jednak bomber. Mamy pierwszego High Templara, który jest, no pierwszy, to chyba pierwszy High Templar na polu bitwy, tak też jest. A natomiast jeżeli chodzi o tą mapę, no wypadła z Ladderpoola z tego względu, że były straszne problemy z lagami. Ma wrócić w najnowszym sezonie, z tego co mi coś tam słyszałem, ma być w tym nowym sezonie, a nawet zauważyłem, że na serwerze europejskim nie byłem, amerykańskim nie byłem przyblokowany, bo to jest serwer North American. Więc pylon oczywiście tutaj był zniszczony. Cały czas Bomber ma tutaj przewagę, nie jest to ekstremalnie wielka przewaga, ale radzi sobie. Gdyby Night End nie naciskał na przeciwnika teraz cały czas, myślę, że Bomber by w spokoju już zebrał armię, która by się tutaj tym wszystkim zajęła. Trzecia baza już jest w drodze, no a Night End dopiero ma pełną saturację swojej drugiej bazy. Więc trochę nawet tutaj za dużo tych wszystkich probówek jest na mój gust. Więc Bomber się już szykuje, na razie brak jakichkolwiek upgrade'ów z jego strony, jak to wygląda na Nightenda, również nic plus jeden, za chwilę zaskoczy. Mamy pierwsze Immortale w dniu dzisiejszym, gdzie one są? Tutaj mam pierwsze Immortale, jeszcze dzisiaj nie było Immortali. One będą miały za zadanie pozbyć się tej ciężkiej artylerii Terana, siege tanki muszą być zniszczone jak najszybciej, żeby była jakakolwiek nadzieja na to wszystko. No i do tego oczywiście marudery też będą niszczone. Oczywiście. Bardzo mało mediwaków w tym momencie ze strony Terana. Przydałoby się tutaj coś ich więcej. Ma kolejną dwójkę w drodze. Nie będzie mógł tego leczyć, ale proszę bardzo, jest jeszcze jeden. To jest bardzo ważne, że będzie point defense drone, więc stalkery nie będą żadnych szkód zadawały, jeżeli zostaną rzucone. No do tego jeszcze autoturety też się przydają. One wbrew wszystkiemu mają nie najgorszy tutaj ten DPS. Mogą trochę krwi napsuć. I przede wszystkim, kiedy zeloty walczą z wieżyczkami. No dobra, już się to wszystko szykuje, teraz trzeba tą armię złapać. W takiej sytuacji jak teraz, czołgi rozstawione, nie podchodzi zbyt blisko, nie wolno. I czy jest energia na... Jest energia, będziemy mieli jakiś tutaj storm za chwilę rzucony. Stormy są teraz tak bardzo ważne, że jest tak mało tych jednostek. Zobaczmy teraz, próbuję zaatakować, ale czołgi są rozstawione, sojusznik storm rzucony, jeden, nie najgorzej. Kolejny również i tutaj jeden, piękny, bardzo ładny, idealny storm. W tym momencie jest split tej armii, ale chyba trochę za późno i przeszedł Teran do obrony. Protoss go atakuje, pięknie przeszedł przez całą tę jego armię. Tu już ta armia się ledwo trzyma, nowe oddziały się zbierały, jednak jeszcze jakiś sojusznik storm by się przydał. Troszeczkę Naiden za mocno atakował, bardzo ładnie to wyszło. Te stormy zadziałały idealnie, no nie zrobił Bomber splita swojej armii na czas i parę stormów zrobiło co trzeba, ale mi się wydaje, że mam już jakiegoś ghosta. Tak, więc są już dwa ghosty, więc archony zostaną zneutralizowane, tak samo jak Immortale, czyżbyśmy mieli mieć dropa. Dużo na to wskazuje, że tu może być za chwilę jakiś drop, bo jest War Prism i będzie się szykował, ale możemy tak zwarpować jakieś jednostki w tym miejscu i dopiero wtedy zaatakować, albo gdziekolwiek je zwarpować i dopiero myśleć o ataku. Tu jeszcze próba rozwalenia faktor, która potem może być upierdliwa. Archon ucieka, nie został zniszczony, no ale upgrade dla Terana. No i zobaczmy, będziemy zaraz mieli tutaj, ale tu nie ma w sumie co zabijać za bardzo. Mamy dwa zloty, tylko żeby odciągnąć armię, dwójka, czwórka. Przede wszystkim Adony będą teraz niszczone, to jest ważniejsze. Zlot oczywiście tej SCV-ki też, ale bez Adonów nie mam mediwaków. Bez tych sklepików jeszcze trochę traci czasu, no i teraz czeka. Najden będzie chciał atakować, tutaj mamy bunkier, tutaj część armii oczywiście wróciło. I zobaczymy, czy da radę przejść, jeden bunkier padł. I MP było rzucone, jedno za drugim, pięknie, ale jeszcze Sionic Storm, jeszcze jest nadzieja. Jest piękny Storm, ależ się wykąpał teraz w nim. I sniping round, ileż ghostów może za chwilę paść, więc ghost są teraz snipowane jeden za drugim. I kolejne tutaj by się przydały stormy, jest na to energia. Ale po prostu przeszedł przez ten storm idealnie, świetnie.
świetnie to rozegrał na jeden, wiedział gdzie rzucić, kolejne zloty się tutaj pojawiają, ale przyblokował się, więc teraz gania tą armię i tutaj dorwać te ghosty, złapać i resztę ghostów może być zaraz zawitek. To byłoby świetne, gdyby dał radę, dużo jest oczywiście immortali, no i skończyło się tutaj już, ale nie, mamy warpizma po raz kolejny, harasuje te idealnie przeciwnika, ucieka tą swoją mniejszą armią, kolejne zloty są wzywane, to ale harvesterów zbyt dużo to on nie zabił. Jak zatrzymaliśmy się na tych 14, tak dalej jest na 6, 7. Tak dalej to wszystko jest, ale to jest Torm, by się jeden przydał. Ależ mało zabrakło, żeby zabić taką ilość tej armii. No i gania się cały czas, próbuję sobie kupić trochę czasu na jeden. Jeszcze jeden bardzo ładny Storm. Ghosty doszły do wniosku, że one lubią przechodzić przez Storm. I zeloty teraz padną w Ghosty, na to wszystko wygląda. Ach! Parę ghostów padło, może jeszcze jakiś jeden drop tej High Templary i rzucić energię i rzucić Storma, rozciągnąć tą armię. Jest szansa dla Europejczyka, musi się tylko zebrać teraz i zobaczymy, czy da radę. Da radę z przeciwnikiem, tutaj mały oddział idzie przodem, będzie próba otoczenia, zobaczmy Stormy, mile widziane, nie ma na razie Stormów. Jest jeden rzucony, ale ta armia pięknie się rozciągnęła. Proto straci teraz dużą część swojej armii, część zlotów podbiega, część stormów niepotrzebnych, źle rzuconych, jest GG, well played. No, przechodzimy do kolejnej gry, ja będę zmieniał teraz najprawdopodobniej serwer na koreańskim. Więc będziemy mieli małą przerwę w grze i zaraz się zapytam, czy będzie teraz Korean.